Witam serdecznie. Dzisiaj dosłownie chciałem powiedzieć kilka zdań na temat miernika, który sobie sprawiłem. Jest to unit firmy model UT204. Trzeba zwrócić uwagę na symbole, dlatego że ten konkretnie jest modelem UT204 i on jest systemem TrueRMS. Model 203 nie posiada tej funkcji i jest jeszcze na rynku dostępny model UT204A, który też nie posiada TrueRMS, ale za to posiada chyba termometr, z tego co dobrze kojarzę. Jeżeli chodzi tutaj o funkcję tego miernika, to może nie będę się na nich skupiał, dlatego że w filmie przedstawiciela jakiegoś tutaj w Polsce są one pokazane i można sobie ten filmik zerknąć. Powiem tylko może o samym mierniku. Jest on naprawdę mały, poręczny, bardzo dobrze wykonany, także nie ma się tutaj do czego przyczepić. Jeżeli chodzi tutaj o mierniki z funkcją TrueRMS, to jest on chyba jednym z tańszych i takich w miarę markowych. Ja zapłaciłem za niego w sklepie stacjonarnym 227 zł. Tak dokładnie. Były one na Allegro, ale szczerze mówiąc w podobnej cenie z przesyłką by były około chyba 210 zł. No ale gość, który je sprzedawał, no nie za bardzo mnie tak komentarzami przekonywał, dlatego postanowiłem dokonać zakupu w sklepie. Jeżeli chodzi tutaj o zestaw, no to wiadomo, przewody, instrukcja w języku polskim, no i opakowanie i taka torebeczka i pasek. Tak jak wspomniałem, miernik bardzo fajny, mały, poręczny, szczęki, no tutaj ten przycisk działa dosyć tak topornie, no podejrzewam, tak musi działać bardzo mocno. Ale jak tak próbowałem już w niektórych sytuacjach dokonywać pomiaru i tam gdzieś wciskać się głęboko w jakieś szafki, no to jednak tutaj trzeba troszeczkę siły użyć, żeby dokonać pomiaru. Tak więc szczerze mówiąc, na jeden dzień użytkowania za dużo nie mogę powiedzieć tutaj o jego jak gdyby takiej większej funkcjonalności, ale jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, to jest ono dobre i w sumie, jeśli mówimy tutaj o takim hobbystycznym raczej użytkowaniu, bo do takiego ja go zakupiłem, no to w sumie mogę polecić. Sprawdził się, miałem już kilka pomiarów, które chciałem wykonać wcześniej przy fotowoltaice i o wysokim amperażu, a mierniki, które do tej pory posiadałem, zwykłe, niestety one tam były chyba zazwyczaj do 10 amper, tak więc ich skala nie była odpowiednia. A tutaj dzięki tym cęgom mam możliwość bardzo szybkiego pomiaru. Czy on jest precyzyjny? Szczerze mówiąc, do takich zastosowań, jakie ja tutaj założyłem sobie, to tak, dokonywałem też porównania pomiarów z miernikiem tradycyjnym, który też mam, no oczywiście firmy też Unit, więc one były bardzo zbliżone i dla mnie ok. Także jeszcze raz polecam wszystkim taki mierniczek, jeżeli ktoś by chciał sobie zakupić. Pozdrawiam i do usłyszenia.